Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejna rozmowa polityczna, chociaż dzisiaj porozmawiamy więcej o zieleni, ale to w drugiej części, rozmowy, bo w pierwszej części porozmawiamy też o debacie, która zakończyła się parę dni temu, więc zapraszamy do obejrzenia, a w naszym studiu gościmy dzisiaj panią Małgorzatę Tracz, dwójkę, numer dwa na liście Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu, na co dzień partia Zieloni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i właśnie prośba, żeby skomentować tę debatę. No my będziemy puszczać rozmowę jakoś dwa dni po tej debacie, trzy dni, więc to już troszeczkę czasu minęło, ale emocje nie stygną. Tym bardziej, że wydaje się, że w tej debacie no było kilka osób, które poradziło sobie lepiej. No i też często mówi się, że Donald Tusk i Mateusz Morawiecki nieco gorzej wypadli w tej debacie na tle pozostałych kandydatów, ale pani pewnie ma inne zdanie. Ja mam wrażenie, że cała ta debata tak naprawdę sprzyjała opozycji. Zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy, czy Trzeciej Drodze, dlatego że pokazaliśmy, że potrafimy współpracować, że osoby delegowane do debaty, czy to szefowie partii, czy właśnie wybrani przez partie, potrafią przedstawić określony program, nie atakują siebie nawzajem i wydaje mi się, że to jest najważniejsze i było bardzo widoczne na tle no, na przykład premiera Morawieckiego, który okazał się tak naprawdę no, partyjnym funkcjonariuszem. Już pomijam to, że tak naprawdę tych partyjnych funkcjonariuszy na debacie było troje, bo zarówno oboje... Politycy są trochę partyjnymi funkcjonariuszami. No tak, tak, ale w tym momencie jakby też było widać tę przewagę mediów publicznych, prawda, że osoby, które prowadziły debatę, dwie osoby prowadzące, no też de facto jasno stały po stronie obozu rządowego. No i co więcej, czasami czas na zadanie pytania był dłuższy niż możliwa odpowiedź na pytanie, więc ten format debaty rzeczywiście był no, sprzyjający, powiedziałabym, obozowi rządzącemu, ale też z drugiej strony ujawniający, że no, telewizja publiczna w obecnej formie i z obecnymi pracownikami po prostu temu obozowi rządowemu sprzyja. No tak, Donald Tusk pierwszy raz od dawna w takiej formie na żywo mógł się pokazać w telewizji publicznej. Myśli pani, że zyskał, stracił, czy pozostanie to tak bez większego znaczenia? Jak czytam raczej niezależnych, bo staram się uciekać od zależnych, ale czytam niezależnych raczej ludzi, to wydaje się, że to nic nie zmieni ta debata. Taka jest opinia. A jaka jest pani opinia? Ja uważam, że pomoże opozycji demokratycznej, czyli właśnie tym trzem ugrupowaniom, pokazując tę współpracę, a ta współpraca już w trakcie debaty jednocześnie no, jest takim zwiastunem, że będzie i współpraca po wyborach, prawda, że uda się stworzyć wspólny rząd. Uważam, że zaszkodziła ta debata przede wszystkim PiS-owi i Sprawiedliwości, bo pokazała wszystkie te mechanizmy telewizji publicznej i będącej na usługach obozu władzy. No pani mówi o współpracy, ale tutaj zacytuję premiera, mówią banda Rudego, to więc jak się pani do tego odniesie? No to jest granie Prawa i Sprawiedliwości na polaryzację, tak? Oni chcą pokazać, że świat jest czarno-biały, że oni są ci dobrzy, inni są ci źli. To jest bardzo zafałszowany i nieuczciwy obraz świata i no jakby wracając nawet do innych materiałów robionych przez telewizję publiczną, tak, gdzie Donald Tusk miał dorabiane rogi, czerwony filtr nakładany, no, no widzimy, że jest to zafałszowywanie rzeczywistości, a im bardziej i PiS, i telewizja publiczna to robią, tym bardziej ludzie jakby dostrzegają ten fałsz. Przejdziemy już, zostawimy debatę, przejdziemy do kolejnego tematu. Stwierdziłem, że będę z panią rozmawiał o tych zielonych postulatach, bo no, patrzę na ten nawet reprezentację w tym sezonie Sejmu. No, jeżeli ktoś ma reprezentować te interesy klimatyczne Polaków, w tym wypadku wydaje się całego świata, bo przecież to, co u nas się dzieje, to się też przekłada na cały świat. No to smutne, że nie mamy wpływu na to, co chociażby w Amazonii i tak dalej, ale myślę, że wiedzą państwo, co mam na myśli. Jeżeli ktoś będzie zieleń reprezentował, tak w takim prostolinijnym rozumieniu, To wy będziecie chcieli tego klimatu jak najbardziej chronić, będziecie, co zrobicie, jakie macie konkretne postulaty, oczywiście, jeżeli nie będziecie rządzić, będzie trudniej je zrealizować, ale załóżmy scenariusz, że rządzicie, co zrobią zieloni, żeby te nasze lasy, ta nasza natura ogólnopojęta była lepiej chroniona, bo też są takie czasami do nas dochodzące słuchy, że dużo drewna z Polski wyjeżdża. Tak, rzeczywiście te 8 lat rządów PiS to jest okres dewastacji polskiej przyrody i totalny brak walki o klimat, walki z kryzysem klimatycznym. My jako Zieloni już w tej kadencji, bo mieliśmy troje, następnie czworo przedstawicieli, mocno pracowaliśmy, ale te konkretne rzeczy, które trzeba zrobić, które dla mnie będą priorytetem, to po pierwsze rozpoczęcie prac nad ramową ustawą o ochronie klimatu.
Mamy taki wstępny projekt przygotowany przez organizację Client Earth, także z poparciem ekspertów i ekspertek innych organizacji pozarządowych i naukowców. Ja miałam przyjemność jako przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw energii, klimatu i środowiska prowadzić takie właśnie spotkanie kilka miesięcy temu odnośnie tego projektu. Mhm. On zakłada przede wszystkim wyznaczenie jasnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej, przygotowania planów adaptacji do zmian klimatu, czyli jakoś się musimy przyszykować do tego, że klimat się zmienia i na poziomie centralnym, i na poziomie lokalnym. Zakłada też między innymi przeznaczenie 1% PKB minimum właśnie na walkę z kryzysem klimatycznym. I taka ustawa o ochronie klimatu byłaby pierwszym krokiem, żeby podjąć realne działania albo jakby zespolić te działania, które się już gdzieś dzieją w obszarze klimatu, które też no jakby wynikają z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Mhm, a to zapytam, bo to jest właśnie też taka dyskusja, czy odchodzimy od węgla, kiedy odchodzimy, czy w zamian warto budować elektrownię atomową, bo mówi się nam w tych kampaniach też, rodzina atomickich często występuje w tych spotach i przekonuje nas, że to jest prawda, tak w spotach to wygląda rządowy, że to jest bezpieczna, tania, ekologiczna energia. Jak wy do tego podchodzicie? Bo wiadomo, fotowoltaika chyba też 100% nam nie dostarczy, czy wiatraki. Akurat ja tutaj kieruję się opinią naukowców. Mamy międzyrządowy panel do spraw klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i tam naukowcy powiedzieli, że musimy pilnie ograniczyć emisję o 55% do 2030 roku. Czyli widzimy, że zostało nam 7 lat. Te wielkie zmiany w klimacie jest możliwe, że nie nastąpią, jeśli te emisje rzeczywiście o te 55% zredukujemy. A na stole w tym celu mamy właśnie energię ze źródeł odnawialnych. To, że trzeba odchodzić od węgla, to nie mam wątpliwości, prawda? Trzeba przeprowadzić zieloną transformację, ale ta transformacja musi być sprawiedliwa, nie może pozostawić nikogo za burtą, więc trzeba robić takie plany sprawiedliwej transformacji dla poszczególnych regionów węglowych, ale jednocześnie trzeba odblokować potencjał energetyki wiatrowej na lądzie. Przypomnijmy, że PiS w 2016 roku zablokował tak zwaną zasadą 10H możliwość stawiania wiatraków. Teraz ciutkę odblokował, zmieniając to na zasadę 700 metrów od zabudowań. A tu jest konsensus naukowców, ekspertów, także i polityków opozycji, że to powinno być 500 metrów od zabudowań, więc dzięki temu będziemy mogli produkować więcej energii z wiatru. Mhm. Potem musimy zadbać o fotowoltaikę, bo Polki i Polacy pokochali to słońce na dachach, ale no niestety jest teraz niekorzystny system rozliczeń z siecią tej fotowoltaiki, więc trzeba byłoby przywrócić ten stary system. Ja zresztą o te dwie sprawy, i wiatraki, i fotowoltaikę składałam projekt ustawy w obecnej kadencji, ale no stanęło na tych 700 metrach. I jeszcze to, co jest niezwykle ważne, to modernizacja naszych sieci energetycznych. Mamy przestarzałe sieci, przez to bardzo duże straty na energii, a tak naprawdę postawienie na tę energetykę rozproszoną, odnawialną, ze słońca i wiatru, modernizacja sieci, by można było ją przyłączać, możliwość dla firm czy wspólnot energetycznych tworzenia własnych sieci, to byłyby te rozwiązania, które zapewniłyby nam bezpieczeństwo energetyczne, jeszcze uzupełnione jakby o miks biogazowni. Jasne, ale nie pod atom w Pani wypowiedzi. Ja uważam, że jest za późno. My mamy 7 lat, by walczyć z kryzysem klimatycznym. Budowa elektrowni atomowej to jest 10, 15, 20 lat. Jeśli popatrzymy na przykłady z Europy, na przykład Flamanville we Francji, które przekroczyło czas realizacji o kilka ładnych lat, a koszty wzrosły pięciokrotnie. Uważam, że na stole mamy dobre narzędzia, by ograniczyć emisję, i te narzędzia to jest właśnie energia ze słońca i z wiatru, niestety przyblokowana przez rząd PiSu. Jasne. Jest pakiet Fit for 55 i tam mówi się o tym, żeby odejść też od samochodów spalinowych. Wie Pani, mi się w idei ten program nawet podoba, bo wystarczy, że przejadę się rowerem po mieście, żebym oddychał tymi spalinami i kaszlał tymi spalinami, w ogóle miał te spaliny pewnie gdzieś wszędzie w sobie. Ale z drugiej strony martwi mnie to, że te auta ciągle są niedoskonałe pod tym względem, że kiedy się palą, tej emisji jest znacznie więcej. Czy
Unia Europejska zakłada to, że te samochody będą udoskonalane też, no bo wydaje się, że w tym momencie no to jest tak, no to jest takie niebezpieczne też, no bo jak taki samochód się zapali gdzieś na przykład komuś w garażu, mamy problem, żeby to ugasić. Może to się wydaje śmieszne, ale to wodą się tego nie ugasi i to jest realny problem. Nie, nie, to nie jest śmieszne, natomiast technologia idzie do przodu, też rozwija się kwestia samochodów wodorowych. To prawda, też tak to naprawdę też jest ciekawe, te regulacje tak. unijne mają na celu pobudzenie też naszego europejskiego rynku samochodowego do rozwijania technologii samochodów elektrycznych, bo niestety Europa trochę przyspała ten czas, tak? Mamy samochody ze Stanów, z Indii elektryczne, oni byli tymi pionierami, podczas gdy te koncerny europejskie no, początkowo za mocno się w tym obszarze nie rozwijały, więc to będzie pewna taka motywacja, prawda, dla właśnie europejskich koncernów, żeby stały się konkurencyjne, tym samym też i będą niższe ceny i lepsze technologie. Natomiast to, co w Fit for 55 jest ważne dla samochodów, to jest głównie budowanie stacji ładowania pojazdów. To jest kluczowe, że my musimy zrobić też infrastrukturę do ładowania pojazdów, więc jest to tak naprawdę program rozpisany na lata, prawda, ambitny. Natomiast no, są to cele, do których będziemy jako Unia Europejska dążyć. Jasne. Jako Unia Europejska też pewnie robimy więcej w kwestii klimatu niż pozostałe części naszego świata. Joe Biden trochę mnie zawiódł, muszę przyznać, bo kiedy oglądałem jego debatę z Donaldem Trumpem, to dużo było green jobs, green work i tak dalej, prawda? Mam wrażenie, że trochę skończyło się na obietnicach, może o czymś nie wiem, ale Stany Zjednoczone produkują bardzo dużo dwutlenku węgla, podobnie jak Chiny, podobnie pewnie jak jeszcze wiele innych krajów, które w ogóle mają zapaść infrastrukturalną, jeszcze są po prostu biedne, daleko im do świata zachodu. Fajnie, że będziemy pionierem, ale coś powinno się też zacząć zmieniać w innych częściach świata. Ależ się zmienia. Mamy takie szczyty klimatyczne, one się nazywają COP, odbywają się co roku, no wiadomo, w trakcie pandemii nie było. I tam państwa, poszczególne państwa świata deklarują cele neutralności klimatycznej oraz działań na rzecz klimatu i ustalają taki pakiet zmian. Kluczowe w tym zakresie było tak zwane porozumienie paryskie z 2016 roku i właśnie za czasów Trumpa Stany Zjednoczone opuściły to porozumienie paryskie, czyli to zobowiązanie wspólne większości państw świata do ograniczania emisji, ale za czasów Joe Bidena do tego porozumienia wróciły i przedstawiły też ambitne plany polityki klimatycznej, więc to nie jest tak. Chiny też widzą, że jakby przyszłością jest rozwój energetyki odnawialnej i też bardzo dużo inwestycji właśnie w tym zakresie mają, więc to się zmienia. Ja powiedziałabym, że no z mojej perspektywy, prawda, bardzo ważny jest klimat, ale ważna jest także ekonomia i mam wrażenie, że zarówno światowi przywódcy, ci rozsądni, tak, czy po prostu biznes widzi, że czy my jako obywatele i obywatelki po prostu widzimy, że ta energia ze źródeł odnawialnych jest tania i to właśnie w nią trzeba inwestować. No trzeba, już nie ma wyboru. Zresztą nawet gdyby był ten wybór, to jest po prostu coś, co tego środowiska naszego nie zanieczyszcza, więc powinno się przekładać też na nasze lepsze zdrowie. No dobrze, mamy już pewną wizję, jeżeli chodzi o to, jak przewodnicząca Partii Zieloni widzi też... Już była? Tak, a to tak. Przepraszam, nie zaktualizowałem informacji. W każdym razie... W styczniu 2022 roku. Widzi pani, w moich oczach ciągle jest pani przewodniczącą. Bardzo mi miło. W każdym razie osoba, która ma bardzo dużo do powiedzenia w Partii Zieloni, to już może tak bardziej dyplomatycznie to ujmę. Wiemy, jaką ma wizję, jak to powinno wyglądać. Przedstawiła pani nam to, z czym idzie pani do Sejmu i chcę jeszcze zapytać o nasze lokalne podwórko. Wiemy, że Robert Suligowski wystartuje w wyborach na prezydenta Wrocławia. Nic się w tej sprawie nie zmienia, bo pan Robert ogłosił swój start. Chciałem zapytać, jak pani ocenia jego szanse, też jakie są jego silne strony, pani zdaniem, gdzie upatruje swojej szansy i też zapytam, czy planujecie próbować mieć swoją reprezentację też w Radzie Miasta jako Zieloni? Tak, no to jest nasz cel, my chcemy realnie zmieniać, prawda, politykę, dlatego ja startuję do Sejmu, dlatego jako Zieloni Wrocławscy chcemy startować do Rady Miejskiej, a już w styczniu tego roku ogłosiliśmy Roberta Suligowskiego naszym kandydatem prezydenta. Zależało nam na tym, dlatego że to jest czas, kiedy Robert prezentował swój program. Mieliśmy konkretne filary programowe dotyczące miasta w harmonijnym ruchu, miasta równych szans,
miasta, które właśnie adaptuje się do zmian klimatu, miasta także kultury, zieleni. I mam wrażenie, że ten program, jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem politycznym we Wrocławiu, które ma już swojego kandydata, ma już swój program. To prawda. I to na pewno jest duże ułatwienie. Ja Roberta bardzo wspieram, no, znamy się od lat, jest też moim asystentem społecznym, więc część interwencji, interpelacji poselskich, które podejmowałam, to była z inicjatywy Roberta, który widział ważny problem lub jak na przykład ktoś się zgłaszał do mnie z danym problemem, to próbował, pomagał go analizować, więc naprawdę wspólnie działamy. No Robert jest osobą o... No bardzo inteligentną, prawda, który jest prawnikiem też, także szybko chłonie wszystkie informacje, no i ma po prostu zielone serce, jest bardzo, bardzo dobry dla ludzi. Robert mnie wspiera, ja wspieram Roberta, więc uważam, że takiego prezydenta Wrocławia też byśmy potrzebowali właśnie z podejściem do ludzi, z podejściem do przyrody, z szacunkiem do innych. Myśli pani, że ma szansę na drugą turę? Bardzo mocno w to wierzę i na pewno zrobię wszystko, żeby Robertowi pomagać. To jeszcze na koniec, a my we Wrocławiu jako w mieście robimy wystarczająco dużo dla ochrony klimatu, czy moglibyśmy zrobić coś jeszcze? Zawsze można więcej, prawda? No, musimy, mamy tę całą inicjatywę Wrocławska Koalicja Ochrony Klimatu, która domaga się objęcia ochroną kilkunastu przestrzeni zielonych w mieście, jako użytki ekologiczne czy inne formy ochrony przyrody, więc ja tutaj w pełni wspieram ten projekt, no bo to jest chronienie zieleni, prawda, która też jest kluczowa w pochłanianiu dwutlenku węgla, drzewa są kluczowe w produkcji tlenu. Więc jest dużo tych inicjatyw, no Wrocław też ma być takim, jest w takim programie miast, które mają być neutralne klimatycznie do 2030 roku. Na razie jest to na etapie raczej rozmów, a też bardzo fajna jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która polega na tym, że władze lokalne muszą to zrobić w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się właśnie kwestiami klimatu, zieleni czy kwestiami społecznymi, więc to musi być swego rodzaju umowa społeczna, w jaki sposób rozwijać miasto, by stało się neutralne klimatycznie. No, my jako Zieloni na pewno będziemy też do tego dążyć. Na koniec, jeżeli ma pani ochotę coś jeszcze bezpośrednio do naszych widzów, wyborców, co za tym idzie powiedzieć, to też bardzo proszę. Drodzy Państwo, przed nami bardzo ważne wybory. W niedzielę wybierzemy nowy skład Sejmu, Senatu. Będziemy mieć nowy rząd i jeśli chcemy Polski ekologicznej, demokratycznej i solidarnej, to wybierzmy dobry rząd, wybierzmy koalicję obywatelską. Bardzo mocno zachęcam do pójścia na wybory, do oddania głosu, a także do głosowania na kobiety, bo bardzo potrzebujemy więcej kobiet w przyszłym Sejmie. Powiedziała Małgorzata Tracz, dwójka, numer dwa na liście Koalicji Obywatelskiej, Partia Zieloni, kandyduje z Wrocławia. Dziękuję bardzo serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Poprowadził ją dla Państwa Dariusz Nowakowski. Cały czas dużo polityków, polityczek u nas w studiu jeszcze przed ostatecznym rozpoczęciem wyborów, bo te wybory w niedzielę 15 października, my włączamy się też w akcję profrekwencyjną i zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w wyborach. Dziękuję serdecznie i zachęcam do oglądania kolejnych rozmów, bo naprawdę ten nasz harmonogram jest bardzo napięty i naprawdę duże polityczne nazwiska będą w tym studiu jeszcze przed wyborami, jeszcze przed ciszą wyborczą. Raz jeszcze bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.